moi drodzy, dzisiaj Was witam w takim wesołym stroju. Jadę do Lumpeksu, mianowicie do Ciuchów na drugiego pułku lotniczego. Będę odwiedzać dwa sklepy na nową wiosenną dostawę i to właśnie będą ciuchy, tania odzież na drugiego pułku oraz na Długiej ulicy w Krakowie. Zobaczycie te dwie relacje właśnie z Lumpeksów i no i zobaczycie, co mi się uda kupić. Kochani, jak widzicie, jestem dzisiaj w mojej pięknej szkockiej pelerynie z różowej, z wełny i włożyłam sobie taki ciepły szaliczek, bo jest tylko 5 stopni u mnie, nie wiem jak u Was. U mnie jest zimno bardzo. Ładna pogoda, ale zimno. Kolorowy szaliczek też ma róż w sobie. Mam dzisiaj też sukienkę Noa, taką różową. No i jestem w ogóle taka w kolorach Barbie, powiedziałabym. Ale właśnie tak teraz na wiosnę mam ochotę się ubierać. No, zobaczycie zresztą przebitki z przymierzalni, to będziecie widzieć mój strój, bo Wam się pokażę w całości. Podjeżdżam właśnie już pod sklep Ciuchy. Thank you.
Moi drodzy, no i zobaczycie mnie teraz w przemierzalni i tutaj mamy mój outfit z tego dnia, czyli ta peleryna, futerkowy szalik, sukienka Noa i pod kolor również mam żakiet, który jest też w takich odcieniach, wiecie, szarości i różu. No i popielate buty, taki bardzo kobiecy zestawik. Korale też mam takie z czerwonymi elementami, podobnie jak tam są jagódki na tej sukience. Wszystko jest przemyślane. Moi drodzy, i teraz mierzę już po kolei rzeczy, które wzięłam do przymierzalni. Tutaj mamy jedwabną, wiskozową bluzkę z długim rękawem. Mierzę ją do dołu kombinezonu, który zaraz zobaczycie. No i super jest ta bluzka. Ma idealny dekolt, niezbyt głęboki, ale taki szerszy, fajny. No i tutaj mamy kombinezon. Bardzo fajny kombinezon. Bardzo mi się podoba zestawienie kolorów i te wzory takie orientalne są przepiękne moim zdaniem. Podoba mi się właściwie wszystko, to jest taki typowy letni ciuszek na wakacje i długość ma ok, i jest taki luźny, wygodny, super. Muszę sobie tylko oczywiście przyszyć coś na dekolcie, jakąś zatrzaskę, bo niestety widać. Sukienka świetna, słuchajcie, wiskoza z jedwabiem, znowu piękne rękawy, ale niestety ta sukienka miała zaszewki przy biuście i była o 3 rozmiary za duża na mnie. No i niestety te zaszewki odstają. Jeżeli taka sukienka byłaby bez zaszewek, to ok. Tutaj mamy zestawik, kawałek brzucha mi widać, taki sweterek bardzo fajnego składu, taki troszeczkę jakby sportowy, ale w pięknym kolorze pudrowym z kapturkiem. Bardzo fajna rzecz też, a nie wzięłam go jednak. I golfik kaszmirowy, który niestety ma tam dziurkę, zaraz zobaczycie, ale ma śliczny kolor. No i stwierdziłam, że to jest na tyle niewielka wada, że po prostu sobie to zaszyję. Tutaj mamy niebieski sweter z czystej wełny, bardzo fajny. I ma też dziurkę na dole, widzicie? Ja tą dziurkę sobie też zaszyję, a tutaj też z czystej wełny merino, piękny szary sweterek cienki, ale niestety za duży dekolt miał. Stwierdziłam, że nie będę jednak z tak aż dużym dekoltem nosić. No i ostatnia rzecz, którą mierzę, buty projektanckie, naprawdę są świetne te buty, piękne zestawienie kolorów, troszkę są na mnie za duże, zobaczycie później, już jak przejdziemy do mojego studia, pokażę Wam rzeczy, które kupiłam. Kochani, jestem na ulicy Długiej w Krakowie i dzisiaj przyszłam do sklepu ciuchy, wczoraj nie bardzo miałam czas, jak widzicie, o, na plakietce, tutaj jesteśmy w takim podwórzu i 7 kwietnia był towar wiosenny, więc zobaczymy, co tam fajnego się uda znaleźć na nowym wiosennym towarze w sieci ciuchy. No i pokażę Wam tutaj, to jest takie podwórze, tam jest ulica Długa, to jest koniec ulicy Długiej przy nowym kleparzu i w tą bramę właśnie się wchodzi i idziemy na 3 piętro. I tutaj, słuchajcie, przede wszystkim się skupiłam na sukienkach. Stwierdziłam, że chcę znaleźć sukienkę koronkową, białą. No jak widzicie, szukam, ale ta sukienka mi się naprawdę spodobała. Bardzo fajny skład, bawełna, wiskoza. No, zobaczycie później ją w przymierzalni. Ma piękne wzory nahaftowane na tym. W każdym razie odwiesiłam sobie ją do przymierzenia. No i tutaj oglądam sobie różne sukienki, bo tam naprawdę jest bardzo dużo sukienek, słuchajcie. Naprawdę jest mnóstwo sukienek. Tam są chyba cztery czy pięć takich długich wieszaków dwustronnych z sukienkami. Przyciągają mnie kropki, jak widzicie, wzory takie drobne. Patrzę też czasem na takie wieczorowe sukienki, bo też mam i wesele, i jakieś imprezy w lecie. Tu mi się bardzo spodobał kolor i materiał ciekawy tej sukienki, ale była za mała. No i bardzo ładna sukienka tiulowa z taką śliczną aplikacją, to mi się spodobało, ale wiecie, takich sukienek niekoniecznie potrzebuję akurat tego typu, bo mam takie. No i niestety, oczywiście dużo takich sukienek sztucznych, ze sztucznych materiałów, były też naturalne, ale trzeba trafić i na rozmiar, i na kolor, i na wszystko, prawda, i na fason. Ale bardzo dużo jest sztucznych rzeczy, no i to jest smutne, to mi się aż źle robi. Tutaj taka sukienka, całkiem fajna, z Pretty Little Thing, ale też mały rozmiar bardzo. No i ta sukienka też bardzo mi się spodobała, i wzór, i krój, taka właśnie maxi, jak teraz są modne.
zobaczycie mnie też w tej sukience w przymierzalni. No w każdym razie było co oglądać, trochę tam spędziłam chyba z godzinę w tym sklepie. Obejrzałam wszystkie sukienki, jakie mieli. Dosyć fajny wybór jest, naprawdę. Jeżeli chcecie znaleźć wieczorową czy letnią sukienkę, to warto się tam wybrać, bo jest z czego wybierać. I rozmiary są też i duże, i małe, naprawdę mnóstwo rzeczy. I kombinezony, tutaj jakiś kombinezon akurat oglądałam. I krótkie spodenki następnie też oglądam, bo zawsze tych bermudów szukam. O, tutaj jedne, widzicie, znalazłam, będę je też mierzyć. Jacqueline de Jong, ładny kolor. Trochę takich kolorowych oglądałam, bo też mi się czasem podobają lniane, tak jak tutaj widać, w fajnym pudrowym kolorze, ale były trochę za duże na mnie. I tu mi się bardzo spodobało zestawienie kolorystyczne tych spódnic. Spodnie niestety rozmiar był za duży. No i już jesteśmy w przymierzalni. Piękna bluzka jedwabna, z pięknym haftem na dekolcie i fajnym takim kwadratowym dekoltem, ale stwierdziłam, że jednak ten kolor jest zbyt trudny do wystylizowania, nie potrzebuje aż tak dużo takiego. No i ta sukienka jednak w rzeczywistości jakby na mnie już mi się mniej spodobała, a ta była za mała i przezroczysta. Jak widzicie, znowu by trzeba kombinować z halką. No i w ogóle była trochę zniszczona. Tutaj mierzę taką bluzkę w kratkę Vichy. No i zestaw właśnie te bermudy morelowe, vintage. I taka bluzka z czystego jedwabiu, ale bardzo fajna bluzka, powiem Wam, że ta bluzka naprawdę ma śliczne detale i bardzo ładny kolor. Fajna jest taka jakby w zeberkę taką beżowo-kremową. Witajcie, kochani. No i jak zwykle przebitki teraz tych rzeczy, które naprawdę kupiłam. Pokażę Wam te rzeczy i z niektórymi zobaczycie takie mikrostylówki, a dlatego tylko z niektórymi, że widzieliście je w przymierzalni, to po pierwsze, a będę robić teraz dwa programy stylówkowe, w których te rzeczy będą tak konkretnie pokazane. Nie chcę po prostu zużyć tych pomysłów dzisiaj, także zobaczycie bardziej takie poglądowe mierzenie dzisiaj. Natomiast stylówki już niebawem w oddzielnych programach. Na końcu jeszcze zapowiem, co to będzie. Przechodzimy teraz do konkretów i oczywiście zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału. To jest dla mnie bardzo istotne, więc proszę Was o subskrypcję, jeżeli oglądacie, jeśli Wam się podoba. Oraz, kochani, oczywiście do polubienia filmiku i zajrzyjcie na moje inne media społecznościowe oraz na moje Vinted. Wszystkie namiary są w opisie filmiku. Moi drodzy, no jeszcze na początek chcę Wam pokazać moją stylówkę dzisiejszą. Jestem w sukience jedwabnej od Molly. Włożyłam sobie różowe rajstopy i te baleriny, które Wam pokazywałam niedawno w holu. Takie bardzo, bardzo fajne ze skóry. Mam mój taki sweter z moherem, baby moher. Pokażę Wam jeszcze przebitkę tutaj dodatkową, jak jestem w płaszczu oraz z szaliczkiem, tak jak jestem na zewnątrz, bo teraz się już nie będę przebierać w trakcie. Także taka dzisiejsza bardzo wesoła, wiosenna stylówka. Dzisiaj jest ostatni dzień szkoły przed świętami i po prostu chciałam tak się rozweselić, przygotować się już na tą wiosnę, chociaż jest bardzo zimno, kochani. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do zakupów, bo filmik będzie trwał bardzo długo w przeciwnym razie. No i moi drodzy, najpierw ten sklep na lotnisku, Przyuchy na lotnisku, pokażę Wam, co naprawdę kupiłam, bo tam sporo rzeczy, jak widzieliście, mierzyłam. Ale nie wszystkie te rzeczy kupiłam. Mianowicie, kupiłam dwa sweterki, te z Wagi. Ja tam nie mówiłam Wam konkretów o tych swetrach, natomiast pokazywałam Wam tam w przebitce, że ten sweterek niebieski miał dziurkę. No i miał dziurkę, rzeczywiście. Była taka mała plamka, ona się sprała. Jest
właściwie niewidoczne. Jeszcze raz będę to odplamiać później, żeby tak już na 100% się upewnić, że nic nie ma. Natomiast jest to 100% extra fine wool. Słuchajcie, extra fine merino wool. Wełna z merinosów, extra fine. Marks & Spencer Collection. Super sweter. Wiecie co? I to, że ten sweter ma to zaszycie tutaj, bo ja zaszyłam tą dziurkę, zobaczcie. Pokażę Wam to tak do kamery. Nie bardzo to widać w ogóle, ale to mniejsza z tym, bo wiecie co, tego typu wąski sweterek będę nosić wyłącznie do środka, w sensie on będzie jako taka bluzka włożona czy do spódnicy, czy do spodni, zaraz zobaczycie tutaj poglądową stylówę, także nie ma to zupełnie znaczenia, że akurat ten sweter ma tutaj na dole to zaszycie, którego tak czy inaczej nie widać praktycznie w ogóle. A jest przepiękny kolor, naprawdę bardzo mi się spodobał ten kolor. I bardzo fajny krój, ja lubię takie dekolty, nie za dużo, ale jednak trochę dekoltu, żeby było. No i w ogóle bardzo, bardzo się cieszę, że to jest 100% wełna i jest, no śliczny jest. Moim zdaniem ten kolor po prostu jest naprawdę mega piękny, jako taką bluzkę, bo tak to będę nosić. Nawet teraz na wiosnę taką wełnianą bluzeczkę jak najbardziej można nosić, jeszcze z dekoltem w dodatku. No i kolor, wiecie, że ostatnio mam szał na te takie niebieskie turkusy i różowe, no to będzie kolejna rzecz do tych zestawów właśnie z niebieskim, jak najbardziej. Może być i do dzwonów, i do spodni tych mom jeans. Może być też do oczywiście jakiejś spódnicy fajnej. No i kupiłam drugi sweter 100% kaszmir tym razem. I ten sweter miał, jak widzieliście w przymierzalni, taką sporą dziurę na rękawie. Pewnie dlatego był na wagę. No i ta dziura jest, wiecie co, ja ją zaszyłam, więc za bardzo tego nie widać. Ale ona jest z tyłu na rękawie, tak jak mówię. No i ten sweter ma przesuper krój i ja takie swetry noszę i tak pod spód. Ja to w zimie noszę czy do spodni, czy do spódnicy. I na to i tak leci albo kamizelka, albo drugi sweter, więc tak czy inaczej tego rozprucia, tego zszycia tutaj nie będzie widać, a jest to przepiękny kolor. Wiecie, że ja mam fioła na punkcie burgundo, na takiego bordowego koloru, takiego czerwonego wina. No i tak, no i właśnie to jest moja cudowna zdobycz w takim kolorze, jeszcze takiego nie miałam, mam fioletowy taki jak ten kardigan, ale nie mam bordowego, nie miałam bordowego, no i teraz sobie zdobyłam właśnie ten kaszmirowy za 3, słuchajcie, kosztował niecałe 5 zł ten sweter, a ten niebieski też wyszedł chyba 3 zł. Tak, one wyszły tak około 3-4 zł, 4 z hakiem, także to naprawdę były bardzo, bardzo taniutkie sweterki. No i jestem bardzo zadowolona, bo to są takie basiki i właśnie o basikach będzie program, także też nie sprzedaję tu wszystkiego. Basiki z lumpeksu, już niedługo ten program. Czyli to były sweterki na wagę, teraz idziemy dalej. Widzieliście, że kupiłam, widzieliście, że mierzyłam tam kombinezon i to jest kombinezon z Zary, z wiskozy i super, słuchajcie, on jest chyba z wiskoza z bawełną, tak. Bardzo, bardzo lubię takie wzory, zobaczcie. I właśnie mówiłam Wam kiedyś, że jak chodzi o zakupy w Zarze, to kupuję albo jakieś kolekcje takie specjalne, albo właśnie takie rzeczy a la etniczne, bo ja bardzo lubię to wzornictwo Zary i te ich rzeczy właśnie, czy haftowane, czy z tymi takimi wschodnimi wzorami. Uważam, że mają bardzo fajne te rzeczy. No i jedyna sztuczna rzecz w tym kombinezonie to jest obszycie tą koronką, ale nie przeszkadza mi to. Jest bardzo superowy ten kombinezon, bardzo superowy, jest po prostu świetny. Bardzo lubię takie krótkie kombinezony i będę robić znowu też program o shortach, bermudach i właśnie takich tego typu krótkich spodniach na elegancko, na bardziej taki styl chic. No i też wystąpi ten kombinezon, więc go już Wam nie pokazuję, widzieliście mniej więcej jak wyglądam w nim w przymierzalni. No i zobaczcie na te kolory. No i oczywiście mam pełno rzeczy w takich kolorach, szczególnie ten turkus jest prześliczny. Bardzo fajna, stylowa rzecz, którą można na wiele sposobów ubierać w lecie, na wiosnę również. Zobaczycie, bo nie chcę Wam też już tutaj psuć niespodzianki tego programu, który będę kręcić. No ale w każdym razie ten kombinezon był wyceniony i kosztował 24 zł bodajże. Nie, przepraszam, 18 zł, więc w ogóle też super, bo wcale nie aż tak drogo jak na nowy towar, bo to jednak jest nowy towar i te rzeczy już nawet tak do 50-60 zł przy takich naprawdę super ekstra perełkach, jakichś płaszczach potrafią kosztować.
Dobra, to następna rzecz jeszcze, którą kupiłam tam, jest to taka bluzka, oczywiście nowa bluzka Jedwab z wiskozą. Wiskoza chyba 80%, tak, 20% Jedwab Saint-Tropez, firma to jest MK, więc ona jest taka troszkę luźniejsza, ale fajnie, bo nie obciskuje tak zbytnio ciała, to nie jest też takie bardzo eleganckie, jak coś jest takie bardzo, bardzo obciśnięte, więc ja wolę takie coś. Świetny dekolt mam, widzieliście tam trochę w przymierzalni przebitki, ale naprawdę jest mega ta bluzka. Przepiękny kolor, ostatnio się zakochałam w tym kolorze. Tak, no i to znowu jest do kolejnego programu, który będzie o basicach właśnie. Kochani, jeszcze pokażę Wam teraz buciki. Kupiłam klapki, które widzieliście w przebitkach, co jest superowego. Nie wiem, jak się wymawia tego projektanta, ale właściwie to z dwóch projektantów. Jamin Puech, tak jest napisane, ale nie mam pojęcia, jaka jest wymowa. Jamin Puech. Czy to jest francuski, czy to jest hiszpański, no jakiś język z tamtej rodziny językowej zapewne. To jest połączenie nazwisk bodajże twórców, firma, która jest bardzo fajna, taka designerska, głównie robią torby i możecie sobie zobaczyć torby, które wam tam pokazuję w przebitkach właśnie tej marki, takiej, to jest taka luksusowa marka robiąca bardzo ciekawe torby takie z artystycznym zacięciem, mają sklepy praktycznie na całym świecie, także super i nie tanie rzeczy. No i to są jedne z nielicznych butów stworzonych przez tą markę, zobaczcie, naprawdę są mega ciekawe, piękne zestawienie kolorów i to są jakby takie coś takiego w rodzaju chodaków. Są minimalnie za duże na mnie, ale na takiej zasadzie, że no trochę mi tam zapiętą tak zostaje miejsca, ale tak mi się podobał design tych butów, że po prostu nie mogłam się powstrzymać, żeby je kupić. Mają tutaj takie mikro odrapanie od środka, ponieważ to jest tak jakby metal pokrywany lakierem. Wydaje mi się, że metal albo jest bardzo ciężkie, więc to może być metal. Być może sobie to lakierem do paznokci naprawię. W takim żółtym kolorze, lekko musztardowym, właśnie żółtym. No w każdym razie bardzo mi się podobają te buty, no i tutaj one będą do wielu rzeczy pasować, nawet do, słuchajcie, takiej bluzki, super kolor według mnie, do kombinezonu też jak najbardziej, bo tutaj są elementy takie musztardowo-pomarańczowe, będą świetnie wyglądać też do takiej sukienki, którą tu gdzieś mam, już Wam pokażę. O, jest. Do tej sukienki moim zdaniem przepięknie będą pasować. Właśnie spróbuję Wam zrobić przebitkę z tą dokładnie sukienką. Uważam, że mega superowe zestawienie. Dzisiaj mam coś z tym słowem mega, ale tym się nie przejmujemy. Przepiękne zestawienie kolorów. Bardzo mi się podoba i właśnie ten design, zobaczcie sobie tam przebitki zdjęciowe, są śliczne te buty, naprawdę są śliczne. A, no i oczywiście, że jak najbardziej mogą być do tych spodenek, będą super wyglądać i zrobię Wam stylówki z tym, oczywiście. A dzisiaj tylko tak na prędce. No i jak widzicie, te buty nie są tanie i bardzo mi się podoba ten kolor, naprawdę są przepiękne. Jeśli jednak uznam, że są za duże i... Piszcie koniecznie, czy wydaje się Wam, że jednak są za duże. Być może je wystawię na Vinted, bo naprawdę są bardzo ciekawe. Także kochani, idziemy dalej. Moi drodzy, spódnicy, która tam była, nie kupiłam, bo jednak ten krój mi się nie do końca podobał. To był jedwab, ale nie czułam się jakoś atrakcyjnie w tym kroju, więc po prostu stwierdziłam, że rezygnuję. Mam na tyle jedwabnych rzeczy, że nie muszę brać każdej, która mi wpadnie w ręce. Teraz kochani, zobaczcie rzeczy z tych ciuchów na długiej ulicy. I tak, widzieliście mnie, jak przymierzałam te spodenki i wzięłam je. One kosztowały 18 zł, bo tu nawet na metkach są napisane ceny, nawet widać do tej pory. I mierzyłam też te spodenki do takiej bluzki z jedwab, 100% jedwab i obydwie te rzeczy wzięłam. Ta bluzka ma tu jeszcze metkę, nie zniszczyła się w prań, 24 zł. Spodenki 18, no tak, nowy towar, to ma do siebie. Nie zauważyłam, że bluzka ma rozprucie, oczywiście już sobie zszyłam tutaj z tyłu przy pasze, pod pachą.
No ale trudno, po prostu czasem tak jest, że trochę niedokładnie popatrzysz przy takim kolorze, takie delikatne rozprucia czasem są niewidoczne. Ale w każdym razie, ta bluzka, nie wiem czy to będzie widać, jest w takie jakby zebrowe pasy, no i ona będzie idealna do stylu safari, uważam. Będzie piękna i to jest marka Custom Made, ja już Wam mówiłam o tej marce, to jest bardzo fajna marka, bardzo luksusowa też marka. Już miałam jedną bluzkę, którą odstąpiłam przyjaciółce właśnie z Custom Made, taką jedwabną. No i to jest też przepiękne, zobaczcie, ma tutaj takie mankiety z cekinów, bardzo fajne, zapinane na takie zatrzaski. No i ma fajny dekolt z takimi ładnymi guziczkami, zrobię Wam tam przebitki zdjęciowe, bo tu będzie pewnie słabo widać, ale takie z masy perłowej. No i oczywiście stylówki, nowe stylówki Safari też dla Was zrobię, tutaj tylko poglądowa przebiteczka. No i te spodenki są takie, jak ja lubię, bermudy w stylu retro i śliczny kolor. I mają taki oblekany guziczek, fajna długość, można to nosić naprawdę też na wiele sposobów. No i bermudy są bardzo modne od kilku sezonów. No i takie tego typu w stylu vintage bermudy są, świetnie leżą, bo mają bardzo wąski pas. Także jestem bardzo zadowolona, ekstra rzecz i też wcale nie aż taka droga była. I kochani, kupiłam jeszcze rzeczy na wadze, bo widzieliście, że tam mierzę kilka rzeczy na wadze, których nie wzięłam. Ale wzięłam męską koszulę z 100% jedwab dla Wiktora. Jest świetna, jest, zobaczcie, jest duża, ale taka jedwabna koszula duża może być. Jedwabna koszula powinna być luźna i obszerna, nie powinna być obcisła, bo to nie wygląda dobrze. Taki jedwab musi wyglądać tak, że spływa, że jest taki luźny, przepięknym, śliwkowym kolorze. Widzicie, jak ja zawsze wybieram te kolory, bo je kocham. I kosztowała 3 zł, bo to było na wadze. Nawet nie całe 3 chyba, 2 coś, 2,90. Także bardzo fajna koszula, mam nadzieję, że się będzie przydawać. Kochani, i jeszcze ostatnia rzecz, którą kupiłam, to rajstopy granatowe, przepiękne, Donna Karan New York. Dałam za nie 5 zł. No i tadam, uważam, że są prześliczne, taki ciemnogranatowy kolor. Nie będę wyciągać, ale uważam, że warto kupować takie rzeczy właśnie w lufeksach, bo jakościowe rajstopy są drogie, a to są noweczki rajstopy i na pewno się będą przydawać. Granatowy kolor będzie mi mega przydatny do innych rzeczy. Kochani, żegnam się już z Wami teraz. Do zobaczenia we vlogu świątecznym. Gdzieś tam pokażę Wam w tym vlogu też jakieś stylówki, takie przynajmniej szczątkowe stylówki na święta wielkanocne. Zobaczycie coś o moim domu, update tarasu i takie różne dekoracje. Ale generalnie będzie dużo eko, będzie jakaś stylowa. Także zapraszam Was, a już po świętach kolejne programy i hole. Pozdrawiam Was świątecznie, życzę Wam wszystkiego dobrego, pięknej pogody, chociaż prognozy nie są sprzyjające, ale może się uda jednak coś tam uszczknąć z pogody. I pozdrawiam Was bardzo serdecznie jeszcze raz i do zobaczenia. Cześć!